Hej, witam Was na kanale Enjoyment Family i widzimy się w ostatnim odcinku odnośnie tarasu. Jest to 6. odcinek. Jeśli nie widziałeś poprzednich, to zapraszam Cię do playlisty całej o tarasie. A teraz zaczynamy ostatni odcinek o tarasie i jak zawsze na początek intro tego odcinka. Zabieram się za najgorszą część, można powiedzieć, jedną z gorszych, czyli tutaj tą ścianę. Zobaczcie, jak tutaj mocno jest różnica w poziomie. Ta ściana strasznie ucieka względem elewacji, która jest idealnie w zerze, a ta ściana, jak widzicie, schodzi niesamowicie. Jeszcze tutaj są te schody. Zamontowałem tutaj dwa bloczki, a to dlatego, że chcemy zrobić coś takiego, coś w tym stylu, czyli w tym momencie takie donice tutaj będą trzy, raz, dwa, trzy, prawdopodobnie trzy, zobaczymy czy trzy, czy więcej, czy mniej, to jeszcze wyjdzie jak będę to robił, bo tego jakoś bardzo nie rozmierzałem. Tutaj mamy schody, więc tutaj jeszcze koło tego pójdą deski, tak samo jak tutaj w tym miejscu i będą zwieńczone tutaj jakimiś roślinami, a tą ścianę przedłużymy sobie do końca schodów i właśnie robię tutaj stelaż pod te deski. Najpierw muszę sobie zrobić, na razie to jest taka byle jaka deska, bo tylko ją skręciłem, żeby sobie zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Tutaj zostaje mi na razie taka dziura, będę musiał ją uzupełnić, żeby równiusieńko wyjść tutaj z resztą. Także wydaje mi się, że tu wystarczą dwa montaże na takiej odległości, tu więcej nie potrzebuję. Tutaj przymontujemy sobie jedną deskę, która będzie trzymała te boczne deski, natomiast ta, która tutaj jest, ona będzie jakby kończyła ten taras od tej strony, czyli będzie właśnie w pionowej wersji. Tutaj mamy jeszcze bardzo dużą różnicę poziomu, bo jak tutaj zobaczycie, to tak naprawdę poziom, o, poziom jest w jakiś taki sposób. Teraz nie mam poziomicy w ręku, ale pamiętam, że to było właśnie coś takiego, także jest bardzo duża różnica w poziomie, więc jeszcze będę musiał sobie poradzić tutaj z tymi dziurami tutaj poniżej i wtedy zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie chcę po prostu zrobić sobie stelaż z tej strony, żeby dojść tutaj do krawędzi naszego tutaj tarasu, który jest wylany, żeby tutaj połączyć się z belkami, które tutaj będą w schodach. Mam nadzieję, że będzie to ładnie wyglądać, więc zaczynamy, zabieramy się za robotę i co, jakoś to będzie. Jeszcze z aktualizacji, ta strona już jest pomalowana dwa razy, jeszcze raz tutaj będzie potrzeba, jest już zamknięta, czyli ta część już jest skończona, można przenosić się tutaj na ostatni element naszego tarasu i będziemy kończyć tą zabawę. Mamy tutaj możliwość zabudowania tak samo jak z tej strony, czyli tutaj będzie tak zabudowane, tu jeszcze pójdzie jedna beleczka, która to będzie kończyć, na górę jeszcze pójdą deski, które będą tutaj zakańczać tą całą właśnie górę i tu wewnątrz będą donice, bo po drugiej stronie zrobimy identycznie, żeby tutaj po prostu było miejsce do włożenia jakichś donic. Tutaj nie robiłem tego jakoś super ładnie, z tego względu, że wykorzystałem sobie po prostu resztki, które miałem. Od ściany oddaliłem się tutaj tą gumą, żeby po prostu jak będzie jakaś wilgoć, woda, to żeby to szybko przepłynęło. Tutaj sobie tylko zaznaczyłem, gdzie no, pójdzie ta podstopnica, żeby to wszystko widzieć. Tutaj zostawiłem takie trochę większe miejsce, ale to nie problem, bo tutaj deska pójdzie właśnie tak i ona tutaj będzie miała 45 stopni, żeby połączyć się z tym bokiem i żeby to ładnie po prostu wyglądało i ładnie się kończyło. Prawdopodobnie będę musiał podciąć ten bloczek, bo jest trochę za długi. Ja wiedziałem o tym, jak go kładłem, że on jest przydługawy, ale jeszcze nie wiedziałem, jak wyjdzie mi tamta strona tutaj, jak się z tym złączę, bo to po prostu jest bardzo tutaj krzywe i zobaczymy jeszcze, ile będę musiał podciąć ten bloczek, wyrzucić tą część, żebym mógł tutaj dać też deski niżej, a nie tutaj tak wysoko nad trawą jak ten bloczek. Ale to wszystko ogarnę później, mogłem sobie to przyciąć wcześniej, natomiast nie wiedziałem jeszcze, jak mi to wyjdzie przez krzywiznę tutaj tej ściany. Wszystko razem się tutaj tego trzyma. No, nie da się tego ruszyć, jeszcze będzie tutaj połączenie z drugą stroną, z takim samym stelażem, tylko już zrobionym jakby z całości. Lecimy dalej, to wygląda w miarę dobrze, przynajmniej gdy to zabuduję.
wyrównana. Zobaczcie, jak daleko to wszystko odstaje tam. Mega daleko. Tu już robię pierwszą przymiarkę do desek. Tu już mam drugą też uciętą. I będę zaklejał ten bok. My lecimy po kolei, zamykamy tą stronę. Jak już ta strona będzie zamknięta, to będzie pięknie. I później, tak jak tutaj chciałem, to muszę troszeczkę dociąć, bo jest troszeczkę za daleko, ale to zostawię też na później niestety, bo wolę sobie to później tutaj sprawdzić dokładnie, jak to wyjdzie z tą konkretną deską, która tu jest pod stopnicą. One się tutaj złączą. W środku jeszcze nie robiłem podpór pod donicę z tego względu, że nie wiem, jaką uda nam się załatwić doniczkę tutaj do środka, więc to zostawiłem sobie też na później. Dużo rzeczy na później, no ale tak to czasami jest. I później tutaj zamontuję sobie po prostu na taką wysokość, jak będę potrzebował, jakieś tutaj stopnie, dzięki którym tutaj ta doniczka będzie się trzymać. Tutaj też zrobiłem sobie już dystans na coś takiego, na tą pionową deskę, tak samo jak jest w tamtym miejscu. Także tutaj też będzie pionowa deska. Tutaj już nie będzie jakby drugiej pionowej deski, bo byłoby tu bardzo mało miejsca, więc zdajemy tutaj tylko poziome, jedna pod drugą. Czyli mamy tutaj tyle miejsca pod spodem. Deska, która to będzie zakrywać, więc idealnie. Nie zależało mi na tym, żeby to było równo tutaj z górą. Bardziej zależało mi na tym właśnie, żeby się tam wszystko zgodziło później ze schodami. Więc jak będę kładł schody, to wtedy się okaże, czy to wszystko mi się tak naprawdę zgodziło tak, jak chciałem. Zabudowujemy donicę tutaj całymi deskami już do samego dołu. Wszystko zależy, jaki tam poziom mi wyjdzie, gdy będę kładł kolejne deski. Natomiast tutaj mam to wypuszczone dalej pod to, żeby sobie to później podciąć, bo one nie będą tak nisko tu jest spuszczone, po prostu spuściłem sobie to niższe, bo takie miałem aktualnie deski, a chciałem je wykorzystać, żeby mieć jak najdalej tutaj możliwość zejścia niżej. Teraz tam mam tylko przyczepioną tutaj, jak widzicie, na ścisku, więc zaczynamy od montażu tej deski i będzie pięknie. Aktualizacja. Wygląda to teraz tak. Z tej strony jeszcze nie jest zabudowane, ale tutaj z tej strony już udało się to zabudować. Tutaj pójdzie ta pionowa deska, której aktualnie brakuje. I tak to teraz wygląda. Tutaj, jak widzicie, tą deskę uciąłem krótszą, z tego względu, że tu jest beton. A tutaj tak jest trawa, tu jeszcze troszeczkę tą trawę podniesiemy, więc tutaj jakby tego nie będzie widać, a też nie ma sensu jakby zasypywać całkowicie kamieniami deski. Tutaj tą deskę musiałem podciąć, żeby się nad krawężnikiem zmieścić. Tutaj jest bardzo mało miejsca, więc nie było sensu tutaj ciągnąć takiej małej deseczki. Tutaj deski wyszły jakby z trawnikiem, więc jak tutaj zejdziemy niżej, to widzicie, że one tutaj, jak będzie przysypane to wszystko kamyczkiem tutaj, to wykopane przeze mnie, to jeszcze będzie pewnie powiększone, ale na razie jest tyle wykopane, żebym po prostu mógł to sobie tutaj łatwo wszystko poprzykręcać i zrobić, bo będzie to wyglądać o właśnie tak jak tam, czyli po prostu trawka, no i deski. Mamy tutaj tą część skończoną, jutro prawdopodobnie zajmę się tą drugą częścią, czyli tą stroną, zabuduję sobie całą tą stronę i dokończę tutaj te niedoróbki typu te pionowe deski. To zamknę jakby od góry tutaj tymi oklejającymi deskami dopiero na sam koniec, gdy już będę miał schody położone. Jak zobaczycie, tu będzie o tak, to będzie ten nasz schód, tutaj będzie deska, o. I teraz jeśli dałbym tą deskę oklejającą teraz, to będę miał tutaj problem to przykręcić, więc zrobię to na samym końcu. Gdy już wszystko będę miał tutaj gotowe, to wtedy dopiero położę deskę, która tutaj będzie nad tym pierwszym schodem. Wymierzyłem, wydaje mi się, że wszystko będzie pięknie i ładnie tutaj pasować, jeśli chodzi o wysokości, jakoś to będzie. To będzie wystawać troszeczkę dalej niż sam schód. Z tego względu, że schody mam przewidziane, jak już zobaczycie, one będą jakoś tak wystawać, coś w tym stylu. Więc schód będzie gdzieś dotąd,
No nie, tu się będzie kończył wschód, a to tutaj jeszcze dalej wystaje, ale specjalnie tak chciałem, żeby nie męczyć się później z zamykaniem tego schoda z tamtej strony i jakoś go tam wykańczać, bo jakbym to zrobił właśnie w taki sposób, to musiałbym tutaj coś wymyślić jeszcze, żeby obrobić ten schód. Natomiast jeśli zrobię sobie to tak, to będę miał o wiele prościej to zamknąć, że tutaj będzie jeszcze podstopnica, ale to zobaczymy, bo nie wiem, czy się tutaj zmieszczę, czy będę musiał znowu kopać, to zobaczymy na tym ostatnim schodzie. Natomiast właśnie gdzieś mniej więcej w tym miejscu będzie się kończyć ostatni schód, co spowoduje właśnie to, że nie będę miał tutaj problemu z zakończeniem tych schodów od tamtej strony. W międzyczasie założyłem Mikołajowi jeszcze zjeżdżalnię, znaczy założyłem, po prostu ją tutaj ułożyłem. Nie jest ona już przywiercona, natomiast ona się tutaj trzyma. Myśleliśmy w ogóle, żeby przenieść ją na schody, co by było w ogóle genialne, bo chyba sam bym z tego korzystał niejednokrotnie. Chciałbym tą zjeżdżalnię dać właśnie tutaj. Wiem, może śmieszne, ale Mikołaj będzie w niebo wzięty, jak będzie mógł, zamiast korzystać ze schodów, będzie mógł sobie po prostu zjeżdżać. Tak jak to robi teraz tutaj z tarasu, z tego względu, że tutaj z domku ją ściągliśmy, bo było po prostu za wysoko dla niego i na dole niejednokrotnie wypadał z niej z impetem i uderzał tyłkiem. Nie chciał za bardzo po niej jeździć przez to. Dlatego przełożyliśmy ją tutaj na taras i teraz po tarasie to ma zabawy co niemiara. Natomiast jeśli jeszcze w temacie tarasu, to zastanawiamy się po prostu, czy by jej tutaj nie dać. Może się wyjdzie tak, że co do milimetra to się zmieści. Zobaczymy jeszcze. Czy to się uda? Mam nadzieję, że tak. Fajnie by było, chociaż to nie było jakkolwiek mierzone, tylko teraz tak wymyśliliśmy w międzyczasie. Kolejny dzień, zaczynamy. Już sobie przygotowałem tutaj tą naszą deskę pionową. Tutaj mamy pierwszą deskę. Ona, widzę, że mam troszeczkę tutaj jeszcze za nisko, bo najważniejsze, żebyście zapamiętali, to zrobić sobie pierwszą deskę jak najrówniej, żeby później do nich tylko dokładać i się już nie używać już wtedy poziomicy, bo to jest tylko, nie wiem, tam 6 desek czy tam 10, to nie ma się co przejmować. Raczej wam tak daleko poziom nie ucieknie. Staram właśnie, żeby cały tutaj obręb, wszystkie były jakby na jednej wysokości. I pierwszą ja robię od góry. Wiadomo, lepiej by było robić mi od dołu, bo byłoby wygodniej, byłoby łatwiej, bo bym sobie po prostu układał te deski, nie musiałbym ich podtrzymywać. Natomiast nie jestem w stanie na tych plastikach rozliczyć tego, ile mi dokładnie wyjdzie równiusieńko do góry, więc wolę zacząć równo od góry, a jak tam się skończy na dole, to już jest, szczerze mówiąc, dla mnie bardzo mało ważne. Tu będą obsypane kamyczki, dołu nie będzie widać. Ważne, żeby góra była jak najrówniej. Właśnie montujemy pierwszą deskę, do której to wszystko będziemy mocować. Jak tutaj zobaczycie, ta pierwsza deska wyszła mi tutaj w taki sposób jak tam. Widzicie, jest dokładnie ta sama luka, bo odmierzyłem sobie wszystko tak, aby było po prostu idealnie tak samo. Było warto z tego względu, że jak zobaczycie, akurat ta deska tutaj dochodzi do tego momentu i właśnie tyle musiałem uciąć na tamtej desce, aby mi się to wszystko zrównało. Jest dobrze, jest tak jak zaplanowane, wszystko się zgadza, można teraz przykręcać to wszystko. I co? Do przodu! Skończyłem zabudowywać całą tutaj stronę. Jednocześnie przy okazji zrobiłem tutaj tą górę. Tak to wyszło. Zobaczymy, jak tutaj ułożymy te wszystkie rośliny, jak to będzie wyglądać. Tutaj zrobiłem 45 stopni. Tak jak sobie to wyobrażałem, właśnie tak to wygląda. Jak to pomalujemy, wszystko się złączy z tarasem i będzie to wyglądać naprawdę dobrze. Więc teraz na przykład weźmiemy sobie jakąkolwiek tutaj roślinę przykładową, taką na szybko. To nie będą te rośliny, które tutaj mam, bo to są takie, które będziemy sadzić gdzieś tam. Ale chcę zobaczyć po prostu, jak to się będzie prezentować. Ale chodziło mi właśnie o coś takiego, żeby tak to wyglądało, no nie? Że tutaj jakby te rośliny będą wychodzić z tego tarasu. Jeszcze może tam troszeczkę poziom poprawię tutaj na górze, bo tutaj na górze trochę ten poziom uciekł, ale to nie problem, bo tam dam podkładki te gumowe i wszystko się wyrówna i będzie ideolo. Także super. Została, jeśli chodzi o tą część, została mi ostatnia rzecz, czyli tutaj ta deska pionowa, którą wam pokazywałem wcześniej, że ona jeszcze nie jest gotowa i nadal nie jest gotowa, więc muszę ją skończyć. Zobaczymy, jak to wygląda tutaj od góry. Nie, no spoko.
naprawdę spoko, wszystko tutaj gra, nawet z tego miejsca, jak tak popatrzymy i będą tutaj takie zielone rośliny, to jak chcę to zrobić, to będzie to fajnie wyglądać. Jest to wszystko połączone z tarasem, jest to jakby jeden element. Jeszcze jak tutaj skończymy schody, to w ogóle będzie to sztos i będzie to tak właśnie wychodzić. Podoba mi się ta asymetria tutaj też, która wyszła właściwie z dupy. O, tutaj muszę przesunąć tą deskę, jednak nie jest tak równo jak myślałem, ale to już tam, to taki moje myślenie. O, i zobaczcie, tutaj mamy krótszy element, tutaj mamy dłuższy element. Tam jest tak szeroko, tu jest wąsko i wygląda to naprawdę sztos przez tą asymetrię, jak to tutaj wyszło. Ja jestem mega zadowolony. Kolejny etap zakończony. Tam jak widzicie, ta deska trochę tak idzie w takiego banana. Będę musiał ją dobrze przykręcić, żeby ona mi tu nie odskoczyła. Ale jak ona będzie przykryta roślinami też później, wiecie, że te rośliny będą bujne i tak dalej. Będą tutaj jakby zwisać z tego, bo tak sobie to wyobrażam, że tutaj te rośliny będą zwisać z tego tarasu. Delikatnie, nie za dużo, żeby nie trzeba było się z tym męczyć. To wtedy będzie idealnie. Prawdopodobnie jutro zajmę się schodami. Będę na pewno malował jutro deski na schody. Zobaczymy, czy uda mi się również położyć chociaż jeden stopień, żeby wam to pokazać. Na razie mamy gotowe i z tego kąta, i z tego kąta. Wygląda to naprawdę dobrze. Jestem zadowolony. Została mi ta jedna deska, więc ją sobie teraz przymontuję i kończę na dzisiaj robotę. Jeszcze chcieliśmy iść gdzieś tam do jakiegoś mini zona chwilę, jakieś zwierzęta z Mikołajem, bo wiadomo, nie mogę się tak też poświęcić temu w 100%, bo mam też jakieś tam inne obowiązki w domu. To właśnie skończyłem sobie pracę jakby na komputerze wcześniej, więc wyskoczyłem tutaj, żeby coś ruszyć, żeby coś poszło do przodu. O, tutaj tą deskę dociąłem, tego wam nie pokazywałem. Czyli ta deska trochę wystawała poza tą podstopnicę. Udało mi się tutaj dociąć, także ona nawet weszła mi pod ten górny element, więc fajnie wszystko się tutaj schowało. Więc jeśli ktoś by miał taki element trudny, na przykład jak ja, tutaj miałem do zabudowy, to było naprawdę tragicznie to zabudować, ten element. Więc Marta wpadła na pomysł, żeby tu zrobić tą donicę. I tak pomyślałem, a to będzie mniej roboty niż zabudowywać i tam łamać się i próbować to jakoś wyprowadzić i później jeszcze kombinować coś, co zrobić tutaj z bokiem schodów. Tak jest super, wszystko się schowało pięknie. Zostały mi tylko schody, Niby tak niedużo, a jeszcze w cholerę. Schody będą ciężkie, ja wiem, że schody będą ciężkie, bo tutaj będzie bardzo dużo wiercenia, żeby je zrobić. Ale pozytywnie damy radę. Jeszcze tylko tutaj, ile tam tych schodów? Raz, dwa, trzy, cztery schody tylko. Cztery schody, ale tak jak tutaj widzicie, jak widzieliście na poprzednich materiałach, ja tu szlifowałem miejsca pod belki, więc one tutaj nadal są, więc mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jakieś siedem chyba, siedem belek na jeden schód. Więc trochę tych belek będzie do wiercenia tutaj w te schody, żeby to wszystko było stabilne, równe i wytrzymałe. Tam jeszcze wciepałem taki mały kawałeczek tutaj. Tutaj on by prawdopodobnie nie musiał być, ale nie jestem pewny, bo nie wiem do końca dokąd mi wyjdą te schody tutaj. Ona nie jest tutaj jakby całkowicie pod trawą, więc jeśli bym ją zostawił i jej nie dał, to byłaby widoczna tutaj luka. A tak, jestem 100% pewny, że luki nie będzie. Muszę to wszystko jeszcze omalować oczywiście, wyszlifować, pomalować, żeby wyglądało jak ta strona. I co? Jest pięknie. Mamy przemalowane na razie dwa razy. Jeszcze będzie potrzebny trzeci raz, żeby zrównać kolor z resztą tarasu. Przymocowałem już całkowicie tą podstopnicę. Ona też już jest tutaj pomalowana i musiałem zdjąć tą górę z tego względu, żeby móc tutaj dojść wszędzie. Zabieram się teraz za malowanie desek na schody. Liczyłem tak, że będą jakieś trzy deski na schód. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery schody, czyli jakieś 12 desek i będziemy kończyć pomału. Już się nie mogę doczekać finału, że będzie to zamknięte. Tu muszę tutaj dodać agrowłókniny do dziury, tak samo jak to zrobiłem z tej strony. Z tego względu, że jak pada deszcz, to wykopane tutaj miejsce bardzo chlapie po tych deskach. Póki tu jeszcze nie ma kamyczków, to później wszystko właśnie wygląda tak jak tutaj. Gdy tutaj nie było agrowłókniny, a padał deszcz, no to właśnie wszystko się
mega usyfiło. Natomiast tutaj jest fajnie, więc tak to będzie trzeba zrobić. Ręka mi się trochę trzęsie z rana. Lecimy. Ostatnia część. Biorę się za docinanie desek na schody. Najpierw sobie je dotnę, później pomaluję. Będzie mniej farby, która zejdzie, bo to końcówka. Tutaj już wszystko wiem, więc deski na 2,5 metra, bo taką szerokość mają schody, tniemy. Schód zamontowany. Tutaj jeszcze but mi został Mikołaja. Ta deska jest tylko przychwycona na razie, żeby zobaczyć, jak wysoko jest ta podstopnica. Robię to w taki sposób, że mam tutaj beleczki, które mam docięte na długość tam, żeby się zmieściły w schodzie. I tutaj wypuszczam je akurat tą na 5 cm. 5,5 cm dokładnie. I w tym momencie tutaj idealnie mi wsiądą trzy deski, tak żeby jeszcze było tutaj delikatne zagłębienie, żeby włożyć pod stopnicę. Przechodzę już do wiercenia w betonie tutaj, czyli każdy ten bloczek sobie przewiercę i w betonie dam kołki. Używam kołków Fischera, bo one nam się tutaj najlepiej zawsze sprawdzają. To jest 8. No i kołeczek tutaj do środka, przez to śruba i mamy przywiercone. Jeszcze oczywiście pod każdy z tych bloczków daję tutaj te gumowe podkładki, żeby później, gdy woda będzie stała, żeby bloczki nie gniły, tylko będą w powietrzu delikatnie nad taflą wody. No to lecimy, wiercimy każdy po kolei i przykręcamy. Po to były mi potrzebne tutaj te kreski, abym mógł sobie idealnie ustawić to do schoda. Mam ją jedną i z drugiej strony, bo mógłbym to ustawić po prostu krzywo, a tak jak mam z dwóch stron, to z jednej strony mam kreskę równo i z drugiej strony. I w tym momencie przewiercam sobie tutaj śrubą, żeby zaznaczyć w betonie, gdzie dokładnie chcę wiercić kołek. Po wierceniu tej śruby od razu mam tutaj ślad, gdzie powinienem wywiercić miejsce na kołek.
na ostatniej desce kładę te plastiki w taki sposób, żeby móc je później tutaj od spodu do niej przywiercić. Nie mogę ich wysunąć tutaj w tą stronę, bo by za daleko po prostu wystawały. W taki sposób i w tym momencie ona tutaj, ta deska trzymać nam się będzie tutaj na tym plastiku odwrotnym. Natomiast tutaj i tak jeszcze będzie się wsuwać jakby blokada tej deski, która będzie przywiercona. No właśnie w taki sposób, tutaj mamy w bok, tutaj mamy plastik, który trzyma tom, a ten będzie się odwracał i wsuwał się tutaj w te szczeliny. Prawdopodobnie wszędzie powinienem trafić. Zobaczymy teraz, czy się uda. Tylko jedną ręką będzie mi trudno, ale może zobaczymy. No, jak zobaczycie, tutaj się udało, tutaj się udało, tutaj też, tam też. Tak więc super. I teraz to sobie tutaj włożymy i od spodu tutaj przywiercimy te plastiki. Na dzisiaj przerwa. 3 schody gotowe z 4. Brak sił, za gorąco, po prostu tak jest gorąco, że szok i nie mam sił dzisiaj tego dokończyć, więc ten ostatni schód zostanie na inny dzień, później wyszlifować, pomalować i prawdopodobnie koniec, ale to jeszcze nie dziś. Deszcz mnie zastał, więc zakryłem całe tutaj schody. One są już w 90% gotowe, natomiast je zakryłem, bo gdy deszcz pada na takie jeszcze niezabezpieczone drzewo, to ono się po prostu tutaj niszczy i jakby pęcznieje. I w tym momencie byłby problem później, żeby to zaszlifować i tak dalej. Byłoby dużo więcej pracy. Dlatego jest to wszystko przykryte. Zaraz to będę ściągał. W międzyczasie dokupiliśmy doniczki. Na razie tutaj włożyłem te krzaki, żeby tylko zobaczyć, jak to będzie wyglądać. To nie będą te krzaki. Natomiast chodzi o same doniczki, które na tutaj mega spasowały. Zobaczcie, akurat tutaj rantem nachodzą tutaj na te miejsca, więc fajnie się to będzie wszystko trzymać. Jak tutaj damy sobie tą deskę okalającą, będzie to idealnie tutaj wszystko po prostu pasować. Nie wiem, czy będę robił z dołu to podtrzymanie, zobaczymy, bo one się po prostu trzymają, więc nie wiem, czy robić sobie dodatkową pracę, to się jeszcze zastanowię. Na razie mamy tutaj wszędzie włożone te krzewy, które pójdą na skarpę, ale doniczek tu mi wyszło 5. One mają po 20 cm szerokości, więc fajnie akurat tak jak to zrobiłem. Właściwie nie myślałem o tym, gdy robiłem tą szerokość tutaj na tą donicę, kompletnie nie myślałem o tym, jak to wyjdzie, czy będą takie doniczki, bo po prostu myślałem, że jak coś to zrobię sobie podstawę i one tam będą niżej. Natomiast tak też wygląda dobrze. Ściągamy to wszystko, zobaczę, gdzie mi jeszcze zostało kołki do zrobienia, żeby zakryć śruby, czy tam coś przykręcić, no i będę to malował. Tak wyglądają schody. Tutaj podkopałem jeszcze, bo tutaj dotykało mi ziemi ta deska, nie chciałem tego, więc podkopałem tutaj pod tym ostatnim schodem. Wyszło akurat tak, że tutaj mamy trójki, nie? Jeśli chodzi jakby o stopień, ale to jest idealne jakby na nogę. A tu jest już czwórka, bo po prostu tak wyszło, czyli 4 deski połączone. Wszędzie mam tutaj to, gdzie wierciłem, bo tutaj te deski akurat przymocowałem troszeczkę inaczej, bo dawałem i te podkładki i jeszcze każdą z nich wierciłem tutaj śrubą i zakrywałem kołkiem, więc te kołeczki sobie teraz jeszcze odetniemy. One są przyklejone na kleju, także to na pewno będzie wszystko tutaj trzymać. Zostało mi tutaj, żeby te, które sobie tutaj tak na chwilę przyłączyłem, po prostu odkręcić tą śrubę, dać tutaj taką prawidłową śrubę, no i zakleić to kołkiem. Będę potrzebował jeszcze 6 kołków, więc 6 kołków na pewno uzbieram, więc zabieramy się za poprawianie tutaj tych śrub na inne. Później czekamy tutaj szlifowanie, żeby to wszystko wyszlifować i możemy malować i będzie gotowe.
wystające kołki, które już tutaj nam wystnął chlej i tak dalej, możemy ściąć albo nożykiem, tylko że czasami jest to trudniejsze, można się uciąć i jest więcej z tym trochę zabawy. Ja to na początku robiłem właśnie w ten sposób, że podcinałem ten kołek i on nie zawsze mi tutaj wychodził równo, bo jak widzicie, on czasami się krzywo utnie i tu jest takie zagłębienie, nie wygląda to estetycznie. Natomiast możemy też to zrobić takim multitoolem, jeśli macie. Do niego się zakłada właśnie takie końcówki, podkładacie i tniecie. Jest to szybsze i nie dzieje się coś takiego jak tutaj w tym momencie, że jest takie zagłębienie, gdzie może woda po prostu stać. Tak to wygląda. Zakładamy sobie po prostu tutaj brzeszczot. No i ustawiacie sobie go, nie wiem, tam piątka, szóstka, coś takiego. Lecimy z kołeczkiem. Chyba go tutaj widać? Widać go? A nie widać go. Doczekajcie. O. I wtedy mamy pewność, że tutaj jest gładziutko. Nie odłamie się tak jak tutaj. Wiecie, że tam jest to zagłębienie. I lecimy wszystkie kołki po kolei. Nie będę jeszcze ciął kołków, które kładę w tym momencie, bo one muszą wyschnąć, klej musi się związać i tak dalej. To jakieś tam 2 godziny na to potrzeba. Natomiast te wszystkie stopnie już mogę pościnać. Że najpierw sobie połączę tą deskę okalającą, więc sobie tutaj daję taki łącznik metalowy. Jest spoko. Będzie się to na pewno tutaj trzymać, nie rozejdzie się to, jakoś nie wygnie. I powinno być dobrze. Muszę to trochę chyba pod kątem wkręcić, bo ta śrubka jest dosyć długa. Więc kręcimy ją pod kątem, żeby delikatnie, żeby po prostu nie przekręcić się na drugą stronę. Jest dobrze. Tam sobie zaraz wykręcę i dam ją na prosto, bo to nie ma sensu. Ok, jedna strona chyba jest. Kąt jakiś tam jest. Powinno być dobrze. No i pięknie. Ok, teraz muszę ściągnąć te wszystkie tutaj doniczki i zobaczyć, czy to mi tutaj wejdzie, bo właściwie tego głupi ja nie zmierzyłem. Mogłem sobie tu włożyć doniczkę. Właściwie to włożę sobie doniczkę. Jaki głupi. To trzeba być już naprawdę pewnym siebie człowiekiem, żeby tego nie sprawdzić. Ok, jest git. Idealnie. Wyszło to spoko. Mamy tutaj te kąty 45 stopni. Doniczka tutaj wchodzi bez problemu. Także jeszcze mogę ją tam troszeczkę popchać. Ona się tutaj teraz fajnie mieści z tym rantem. Idealnie tutaj wchodzi. Łapiemy deski od góry. I mamy gotowe właściwie. Tak to miało wyglądać, tak jest. Jeszcze sobie tylko z poziom sprawdzę tutaj, bo nie wiem, czy tutaj troszeczkę nie jest to niżej, więc bym tutaj dał po prostu tą podkładkę gumową, żeby to wyrównać do poziomu i wtedy będzie już git. I pięknie, i ładnie. Góra doniczki przykręcona. Mamy tutaj kołki. Muszę je później odciąć, jak wyschnie klej oczywiście. Stąd to wszystko tak długo później trwa,
że niestety trzeba na wszystko poczekać. Mogę już zająć się tutaj malowaniem tych schodów, muszę to jakoś dobrze rozplanować, żeby się tutaj zmieścić, bo o nie, jeszcze muszę, właśnie to jest właśnie to zostawianie czegoś na później, bo nie da się tego jeszcze zrobić. Muszę odciąć teraz tutaj te kołki jeszcze wystające z tej podstopnicy. Jak się ich pozbędę, wtedy będę mógł zacząć już sobie wszystko malować. Dobra, więc lecimy z tym. Tutaj doniczki wyszły super. Te akurat są tutaj jedna w drugą włożone, więc dlatego tak sobie staje, ale idealnie nam się tutaj to po prostu chowa i będzie to pięknie. Lepiej bym tego nie umiał zrobić po prostu. Więc jak na moje zdolności jestem zadowolony. Dobra, bierzemy się za odcięcie tych tutaj kawałków, no i tych kołków, no i malujemy. Zanim ja ten z przeszłości skończę malować te deski, to powiem wam trochę o kosztach, jak to wyglądało. Mam tutaj całą listę, wam się ona też tutaj gdzieś będzie na pewno wyświetlać, ile kosztował cały taras, który zrobiłem. Niektóre części są jakby tylko odnośnie do góry tarasu, to wam zaraz wytłumaczę, bo całość to są jeszcze oczywiście też zabudowa boków. Pierwsze co, to bloczki, beton i zaprawa, to łącznie było 1437 zł. Niedużo. Później do tego potrzebowałem oczywiście pręty, nakrętki, podkładki, kotwy i to kosztowało 380 zł. Natomiast jeśli chodzi o jakieś tam dodatkowe rzeczy typu ukryty montaż, te taśmy, impregnaty, jakieś ściski stolarskie i tak dalej, to kosztowało 3800 zł. Natomiast same deski jakby na tą górną część tarasu, no nie, czyli tutaj mamy belki, które, na których to wszystko stoi, to jest 3450, deski na zabudowę góry to było 2400 i deski, które mi zabudowałem boki plus schody, to jest 1700, co daje nam łącznie tutaj całą kwotę 13 970 zł. Czy to dużo? Oceńcie sami. Ja wiem, że gdybym miał to komuś zlecić, to w tym momencie wydaje mi się, że wziąłby za tą robotę raz tyle, tak? Czyli w tym momencie około 10-13 tysięcy na pewno by ktoś wziął za robotę zrobienia tak dużego tarasu, więc to jest ta jakby moja oszczędność w tym wszystkim. Natomiast jeśli przeliczałem to wcześniej na kompozyt, na deski kompozytowe, to już na samym wstępie wyszło mi dwa razy drożej niż za deski. Więc wyszło tak, że niecałe 14 tysięcy zł kosztował nas tutaj taras. Oczywiście tylko dlatego, że robiłem go sam. Oczywiście można było to zrobić taniej, gdybyśmy na przykład zdecydowali się i szukali desek w innym tartaku albo coś takiego. Nie wiem, czy ten był najtańszy, po prostu tutaj z tym panem z tartaku najlepiej było mi się dogadać, najłatwiej było mi się dogadać i tak najprościej. Nie śmiał się ze mnie w momencie, gdy czegoś nie wiedziałem, nie wiedziałem, że to się nazywa tak albo tak, bo ja mu po prostu mówiłem, co potrzebuję zrobić. On mi doradził odnośnie grubości deski, szerokości deski i tak dalej i zamówiłem deski, o których on wspominał. To było dla mnie super z tego względu, że ja nie znam się na wszystkim i operowanie tymi wszystkimi jakimiś nazwami desek czy tam kantówek i tak dalej nie było dla mnie takie proste, więc fajnie, że pan po prostu wszystko mi wytłumaczył i tam zamówiłem deski. Nie szukałem już innego tartaku. Może u was deski są po prostu tańsze bądź droższe. To musicie sprawdzić u siebie. Schody mamy gotowe, pomalowane już tyle razy, ile powinny być. Tak więc kolor się nam tutaj zrównał, jest super. To co tutaj takie białe jest koło schodów, to jest po prostu pył. On się zmyje pod deszczem, to jest pył, który tutaj jak wierciłem po prostu schody, żeby belki przyłączyć, no to trochę się tam to osmoliło, no ale z tym już nic nie zrobię, to z tym sobie deszcz po prostu poradzi. Jeśli chodzi o tą donicę, to jestem z niej mega zadowolony, bo wyszła super.
idealnie weszły tutaj te wszystkie donice, ale fajnie to wszystko tutaj wygląda. Jestem zadowolony i fajnie nam się tutaj to złączyło, jakby całość, że jest już teraz to równo, nie ma tego takiego krzywego elementu, zagięcia niepotrzebnego. To też dodaje uroku i wygląda, jakby tak miało być. Natomiast tutaj te schody teraz zrobiły robotę po malowaniu i wygląda to już naprawdę dobrze. Ja teraz jeszcze się biorę za przemalowanie całego tarasu od góry, bo w tym roku jeszcze nie był malowany, tak więc już sobie tam zabezpieczyłem ścianę, żeby to zrobić, a chcę skończyć ten taras już na gotowo, żeby już do niego nie wracać i żeby to był ten właśnie ostatni odcinek z tarasem, więc zostało mi tylko przemalować. Co chwilę pada, więc tutaj jest taki mały problem. Jeszcze mam pędzel. Ja tak skaczę, ale jak widzę tutaj, na przykład tutaj tej deski nie przemalowałem z tej strony, więc sobie ją muszę tutaj przemalować. Tutaj są pomalowane, a tutaj znowu mam gdzieś deskę jedną, która nie jest przemalowana. Tak więc muszę znaleźć teraz wszystkie takie luki, które gdzieś tam pozostawiałem z mojego śpieszenia się bądź zapominania o niektórych rzeczach. Tak więc ja się teraz za to zabieram, a tutaj mamy koniec, więc tak prezentuje się już skończony nasz taras. Było trochę pracy, też przez to, że te deski nie miałem wszystkie naraz, to po prostu trwało to bardzo, bardzo długo. Jeśli uda wam się załatwić wszystkie deski naraz, to na pewno zrobicie to szybciej. Chociaż nie powiem, były momenty wzloty i upadki w momencie, kiedy już naprawdę nie chciało mi się do tego wracać, a wiedziałem, że muszę. I znowu czuję po sobie, że trochę kropi. Mam nadzieję, że uda mi się to przemalować, zanim zacznie padać, żeby to jeszcze chwyciło wszystko, żeby ten olej wszedł tutaj w to drzewo i będzie świetnie. Myślę, że temat tarasu możemy po prostu zamknąć. Jeszcze wam pokażę z tej strony, jak to wygląda. Tutaj jeszcze leżą krzesła i tak dalej, ta zjeżdżalnia, no bo tutaj zaraz ją dam z powrotem, bo Mikołaj tutaj uwielbia po tym zjeżdżać. Więc tak to będzie wyglądać. Jako taras, jak sobie tak chodzę teraz i patrzę, to wygląda to naprawdę dobrze. Równiusieńko jest, tak jak chciałem. A odnośnie tego montażu, no, tych plastików i tak dalej, grubo bym się zastanawiał, czy by robić się nimi drugi raz, gdybym miał robić od nowa taras. Nie wiem, czy bym się na nie zdecydował, z tego względu, że jest strasznie dużo wiercenia, długo to trwa. To o wiele bardziej czasochłonne niż zwykły montaż po prostu na śruby. Efekt jest świetny, no bo podoba mi się to, że te deski tak... O, brzmi. Podoba mi się, że te deski tak jakby wiszą, nie ma tych montaży i tak dalej, mi się to podoba. Natomiast jeśli chodzi o czas, który musiałem poświęcić na to, żeby to wszystko zrobić, to jest ogromna ilość godzin, ogromna ilość śrubek wierconych, z tego względu, że w jednym zestawie, teraz nie wiem, czy dobrze powiem, ale jest chyba 600 albo 800 śrubek, a tych zestawów było chyba z 6. Więc tych śrubek wkręciłem niesamowicie dużo. Dobrze, że miałem wkrętarkę na prąd, bo gdybym miał ją na baterię, to musiałbym ją chyba non-stop ładować, tak więc tutaj to był wielki plus. Ale tak jak mówię, wygląd super, natomiast jeśli chodzi o czasochłonność tego montażu, to jest okropnie ślamazarny, więc tutaj musicie się już sami zastanowić, co wolicie, czy chcecie, żeby tak jak u nas na przykład nie było widać tych montaży, czy po prostu zrobić to na śrubach i zakleić to jakimiś kołkami. Tak by było o wiele szybciej na pewno. Bardzo, bardzo dużo czasu poświęconego na to wszystko. Nie tyle, wiecie, na te wszystkie tam bloczki betonowe i tak dalej, no bo to szło, to tutaj nie było problemu. Największa ślamazarność to jest właśnie ten montaż, czyli te plastiki. Jest to super z jednej strony, z drugiej strony bardzo. Już myślałem, że wyrzucę je przez okno w pewnym momencie, bo już nie mogłem patrzeć na te plastiki, jak widziałem, że kolejna deska, kolejne tam, nie wiem, 15 plastików do przywiercenia, każde po dwie śruby. Oj, było tego bardzo dużo. Finalnie jestem zadowolony. Teraz jest skończony, jest super. Teraz możemy zająć się tutaj donicami, które chcemy zrobić tutaj na tarasie. Właśnie z tej samej deski, tych desek nam tutaj sporo zostało, bo zamówiłem ich po prostu więcej tym razem. I zrobimy z nich sobie takie donice, które będą tutaj stać na rogu tarasu. Gdzieś tutaj ją też postawimy, tak żeby to ładnie wyglądało. To jeszcze się zastanowimy, jak to zrobimy. Natomiast będą te donice wyglądać coś w tym stylu, jak tutaj ta donica. No tylko będzie po prostu to na pewno węższe, nie takie szerokie. No to co?
ja się z wami żegnam tutaj. Pewnie jeszcze się pojawię w tej drugiej wersji, kiedy jestem czysty i umyty. Natomiast tutaj od strony już pracowitej ja się z wami żegnam i przekazuję głos do studia. Aktualizacja. O, jednak nie skończę tego chyba dziś. Niestety, jak widzicie, zaczęło padać. Już się pojawiają pierwsze krople na tarasie. A malowanie podczas deszczu jest dosyć głupie i niepotrzebne, bo po prostu narobi to więcej szkód niż pożytku. Ale jak widzicie, już tutaj krople wszędzie. Wszędzie krople. No nic. Nic nie zmienimy. Trzeba po prostu... O, usiądę sobie. No nic. Myślałem, że pomaluję, ale nie pomaluję. No i tak to, takie życie. Tutaj jeszcze muszę dać w agrobuchninę, żeby się to nie brudziło pod schodami. No trochę się zasmuciłem, że tak kurde jeszcze deszcz przyszedł. A myślałem, że to skończę. Że będzie finał. Że będzie piękny finał. No nic, idę do domu. Deszcz przeszedł, więc udało mi się pomalować już cały taras. Wszystko jest skończone. Możemy zamykać ten temat i odpoczywać na tarasie, który mamy w całości już ogarnięty, gotowy w 100%. Nic już nie ma do zrobienia, więc się z tego mega cieszę. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w kolejnych materiałach.